Senator Lidia Staroń kontynuuje walkę o prawa spółdzielców. Projekt ustawy trafił już do Senatu i tam utknął, mimo że podpisały się pod nim wszystkie siły polityczne Izby Wyższej. Spółdzielcy nie wierzą już partiom. Teraz niezależna senator Lidia Staroń wraz z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej będzie zbierać podpisy poparcia pod projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Będzie to projekt obywatelski, który nie straci mocy z chwilą wygaśnięcia obecnej kadencji parlamentu. Zaczynam od Olsztyna, bo jeżeli chodzi o Olsztyn, to my wiemy, że tutaj są ludzie, którzy będą walczyć o swoje prawa, o podstawowe prawa, konstytucyjne prawa. Te prawa, dodaje pani senator, są systematycznie naruszane od wielu lat i tak dłużej być nie może. Piszemy to w projekcie. Każdemu członkowi spółdzielni przysługuje prawo kontroli działalności jej organów. Podstawa działania, bo to jest ich spółdzielnia, ich, a nie prezesa. On jest tylko pracownikiem. Jego obowiązkiem jest działać w interesie pracodawców, czyli spółdzielców, którzy składają się na jego wynagrodzenie, a tak często nie jest. Spółdzielcy skarżą się m.in. na ograniczanie dostępu do dokumentów spółdzielni czy możliwość ich kopiowania. Projekt obywatelski zakłada obowiązek prowadzenia strony internetowej spółdzielni i udostępniania na niej dokumentów. Zapisany obowiązek ma uciąć możliwe kruczki prawne. W spółdzielni Jaroty różne były sposoby udostępniania dokumentów, które mają obowiązek, bo to jest powinność, podobnie na stronie internetowej. Ale powinność to już Naczelny Sąd Administracyjny zdefiniował, że i prawnie, i językowo oznacza obowiązek. A tutaj nie, w tej i w innych spółdzielniach opierają się na tym. Niektóre sądy, no tak, powinność to nie obowiązek, to daje się ten orzeczenie z NSA, nie. Projekt obywatelski zakłada maksymalny, 4-letni okres kadencji zarządu i demokratyzację wyborów w spółdzielniach. Nad ich prawidłowością ma czuwać komisja wybierana przez spółdzielców. I musi być to dzień wolny od pracy, muszą być tajne, powszechne, bezpośrednie. I nie o 5 rano w Boże Ciało. Skarżą się członkowie spółdzielni Jaroty, podejrzewając celowe utrudnianie udziału spółdzielców w głosowaniu. Ja byłam w tym głosowaniu o 5 rano. Powiem szczerze, było bardzo dużo oddanych mandatów, czyli ludzie wyszli przed wyborami, dużo starszych osób, był upał 30 stopni. Komisja, która się składała też z ludzi od strony spółdzielni, więc my nie mamy w ogóle żadnego wpływu na to, co się dzieje. Projekt obywatelski zakłada ograniczenie wynagrodzenia członków zarządu spółdzielni do poziomu wynagrodzeń przewidzianego dla samorządowców, odpowiedzialność karną za wszelkie nieprawidłowości spółdzielni oraz przywrócenie odpowiedzialności karnej zarządu za działania na szkodę spółdzielni bez względu na kwotę tej szkody. Artykuł 296 mówi, że to musi być szkoda dużych rozmiarów, czyli więcej niż 200 000. Jak 200 000 nie ma? To nie ma. Mogą płacić spółdzielcy. Tak to wygląda. Po zebraniu podpisów obywatelski projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostanie przekazany na ręce marszałka Sejmu i rozpocznie się proces legislacji.